Wody Polskie podlegają pod ministra Gubelczyka, no więc mam nadzieję, że one wrócą jednak pod Ministerstwo Rolnictwa, bo tak tutaj... powinno być, panie pośle? Uważam, że jeśli jedno chodzi słowo, o... tak czy nie, panie pośle? Nie. Nie, dobrze, ono powinno, być w gestii ministra środowiska, i powinno być zabrane jak najszybciej z infrastruktury. I system scentralizowania poprzez utworzenie jednego gospodarstwa Wody Polskie po prostu zepsuł i tak nie najlepszą wcześniej gospodarkę. Nie da się prowadzić w taki sposób zarządzania skutecznego w jakimkolwiek obszarze państwa, jeśli jest ono tak, jeśli ta decyzyjność jest tak rozproszona i nikt nie chce wziąć na koniec dnia odpowiedzialności za to, jak sytuacja wygląda. Nie chodzi o to, jak to nazwiemy, tylko chodzi o to, jak to będzie działało. Zarządzanie zlewniowe w Polsce jest koniecznością. Wymaga tego od nas ramowa dyrektywa wodna. Jest to prawidłowe zarządzanie, ponieważ rzeka to nie tylko jej koryto, w którym płynie, ale również jej zlewnia, czyli na przykład jej dopływy lub jej dolina. Natomiast błędem jest to, że rzeki podlegają Ministerstwu Infrastruktury, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, infrastruktura, czyli rozbudowywanie, budowa nowej infrastruktury. Natomiast rzeki są elementem środowiska i jako takie powinny być traktowane, dlatego powinny bezwzględnie trafić pod zarządzanie ministra środowiska. I Wody Polskie, które obecnie gospodarują na wodach, to powinny zarządzać wodami, ale pod egidą Ministerstwa Środowiska.